A oto kolejna część mojego projektu Nie tylko. Zapraszam. A dzisiaj omawiamy z serii Nie tylko rodzaj bojownik. Oczywiście nie będzie tutaj wszystkich gatunków bojowników, ponieważ jest ich ponad 42. Ale omówimy sobie jedne z najpopularniejszych. Około 20 gatunków, czyli zaczynamy. 20. Bojownik bezbronny. Jest to bojownik, który bardzo przypomina naszego bojownika pneumookiego, a nawet miałem bojownika bezbronnego, który był sprzedawany, kurczę, widzowie, pod nazwą Bojownik samica, bojownika syjamskiego, także no coś w tym jest. Gatunek dorasta maksymalnie 4,5 cm długości. I co ciekawe, samce ze sobą nie walczą, lecz no jak zwykle może dochodzić do niewielkich uteraczek pomiędzy samcami albo też samicami. Akwarium dla dwóch samców powinno mieć wymiary 40 albo też najlepiej 50 cm długości. Ryba może przeżyć w kwaśnej wodzie. Musi jednak ona mieć rośliny. Oddycha powietrzem atmosferycznym, a samce budują pieniste gniazdo. 19. Betta arcadensis. Ryba ta, co ciekawe, nie ma nazwy polskiej, tylko, jak mówiłem, jej nazwę łacińską. Bojownik zamieszkuje Borneo. Jest jednym z niewielu bojowników, które nie są gębaczami, które są gębaczami, przepraszam, które są gębaczami. I co ciekawe, gatunki bojowników mają praktycznie niewidoczne zęby. Oczywiście gatunek jest rzadki i wymaga kilku roślin. Na przykład z rodzaju najlepiej kryptokorynę, ponieważ ona jest gęsta. A w większych akwariach może się sprawdzić także nurzaniec olbrzymi albo żabienica amazońska, zwartka anapentolistna. 18. Bojownik jawański. Bojownik ten jest jednolicie biały, z pyskiem, który ma jakby takie czarne paski, czarne plamki. Zamieszkuje on Azję, a dokładniej Jawę, Sumatrę oraz Borneo. Dorasta do 6 bądź też 10 cm długości. Jest gębaczem. Ikrę inkubuje w pysku samiec albo też samica. 17. Bojownik tlamooki. Największy gatunek bojownika, który jest zarazem najrzadszą rybą akwariową. No już nie będę omawiał tutaj gatunku niszczuka albo arowana srebrna albo dzentkowana. Może też afrykańska. Gatunek ten jest bardzo piękny, zresztą ja nawet chcę go mieć, tylko że one są z eksportem jedna ryba 650. No i chyba sobie, widzowie, nie wyobrażacie, żeby taka jedna ryba kosztowała. Za stado dyskowców to może zapłacić je 200, ale jedna ryba 650. Tylko po prostu w Japonii. Gatunek pochodzi z Borneo. Jest on krytycznie zagrożony wyginięciem. Niekiedy występuje u niego kanibalizm. 16. Bojownik szkarłatno-czerwony. Jest to jeden z najpiękniejszych bojowników. No i teraz powracamy do pierwotnych, czyli takich, które budują gniazdo z piany.
Gatunek ten ma jednolicie czerwone ubarwienie i na środku jest jakby taka lekko zielonkawa albo granatowa plama. Dlatego nazywa się bojownik szkarłatno-czerwony albo szkarłatny. Bojownik ten jest łagodny, jednak zachowanie ma podobne jak bojownik syjamski albo też plamooki. Także lepiej miejcie na baczności, jak akurat macie ten gatunek bojownika. Obecnie bojownik szkarłatno-czerwony nie jest sprowadzany do Europy. W handlu powinien się znaleźć za 4 lata, jednak możliwe, że znajdą się krzyżówki bojownika syjamskiego właśnie ze szkarłatno-czerwonym. Samce są barwniejsze i mają dłuższe płetwy. Bojownik Brauna. Bardzo łatwo go pomylić z gatunkiem poprzednim, czyli bojownikiem szkarłatnym, czy szkarłatno-czerwonym. No i on ma takie same wymagania, lecz jest gębaczem. 14. Bojownik szmaragdowy Beta Smaragdina. Ryba pochodzi z Azji, a dokładniej z dorzecza Chao Phraya oraz Mekongu. Często pada ofiarą Suma Panga Wielkooka albo Suma Rekiniego, lecz nie sądzę, bo on zamieszkuje pola ryżowe albo takie małe stawiki obfitujące w roślinność o głębokości około 4 cm, a także w po prostu błocie. Ryby wyróżniają piękne, jednolite, błyszczące ubarwienie, jak w przypadku guppika albo też molinezji żaglopłetwej, oraz różnorodność barw. Samce są barwniejsze i mają dłuższe płetwy. 13. Bojownik Betta Dianeata. Gatunek nie ma polskiej nazwy, ale też zasługuje na obserwację. Obecnie nie jest sprowadzany do Europy ze względu na tą chorobę, która teraz jest, czyli koronawirusa. 12. Bojownik łaścowaty. To jest gatunek jeden z największych bojowników, ponieważ on osiąga ponad 14 cm, czyli jest on dwa razy większy od podstawowego bojownika bezbronnego. Gatunek jest bardzo agresywny. Nie nadaje się do akwariów towarzyskich. 11. Bojownik Edyty. Bardzo podobny do bojownika jawajskiego, tylko że on ma mocniejsze ubarwienie. Samce mają błękitne płetwy, a także są większe, ponieważ osiągają do 10 cm, a samice tylko 9. Tym razem kończymy pierwszą część Top 20 i dzisiaj też się pojawi druga część na tym samym kanale. Pamiętajcie, ten projekt nie tylko powstał dzięki waszym subskrypcjom i komentarzom. Bardzo za to dziękuję i zapraszam do takiej samej popularności, jaka jest na moim kanale J plus akwarystyka. Pamiętajcie, kanał Mokra Wiedza. Cześć!